hipotetyczna sytuacja. Ktoś odpada do Mayweathera, zostają 3 tygodnie do walki. Dostajesz telefon, nie jesteś w pełni przygotowany, podejmujesz ryzyko takiej walki, czy jak już dostałbyś szansę na taką walkę, to chciałbyś być w 100% przygotowany i nie podjąłbyś ryzyka pojechania tak na pół gwizdka i zarobienia pieniędzy tylko? Znaczy, ale nie no, to jest taka troszeczkę dla mnie śmieszna sytuacja, bo takich walk to w ogóle się nie odmawia tak naprawdę, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no, jeśli chodzi o w ogóle ten przykład, który podałeś, no to jest mega gwiazda i tak naprawdę sądzę, że prędzej byłaby ta impreza odwołana, ponieważ stacje telewizyjne, które pokazują walki takich zawodników jak on, po prostu no, nie zgodziłyby się na taką sytuację, ponieważ no, za dużo inwestują w promocję takich imprez, aby później ktoś z przypadku przyjechał sobie i mógł z nim boksować. No i tak to wygląda w praktyce i na pewno to było troszeczkę inaczej rozwiązane. Chodziło mi bardziej w tym takim przykładzie trochę rodem science fiction, bo wiadomo, że tak raczej by nie było, że jest taka wielka walka, no i wiadomo jak to się zdarza. Wałżek też dostał, nie wiem, 5 tygodni przed powiedkinem. Są takie sytuacje, że czasami kogoś na ostatnią chwilę się weźmie do walki. I czy byś po prostu, jakbyś nie był w pełni formy, to byłaby to dla Ciebie propozycja nie do odrzucenia, czy raczej byś wolał mieć pełny okres przygotowawczy, żeby na 100%, tak jak przykładowo miał Wach przed Kliczką, czas, żeby się przygotować do tego pojedynku wielkiego? Nie, no tak naprawdę ja już jestem w takim wieku i już tyle tych walk stoczyłem, że na pewno chciałbym sobie jechać na taką walkę dla samego siebie tak naprawdę, aby też zobaczyć jak to jest na tych takich wspaniałych niby galach, choć też dobrze wiem, że no, tutaj boks w Polsce naprawdę i te imprezy, które są organizowane, są na coraz wyższym poziomie i proszę wierzyć, że nie mamy się też czego wstydzić i rozwija się to bardzo, bardzo pozytywnie w naszym kraju i mam nadzieję, że w przyszłych latach będzie to jeszcze bardziej się nakręcało i polscy kibice będą coraz bardziej zadowoleni z imprez, które są organizowane w naszym kraju, bo tak naprawdę aby w ogóle w Polsce odbywały się walki jak najwyższego kalibru. To jest kwestia tylko po prostu środków finansowych, jakie uda się pozyskać i do Polski mógłby właśnie nawet przyjechać ten zawodnik, o którym wspominałeś i każdy inny, czy nawet Kliczko też boksował przecież z Adamkiem w Polsce, bo znalazły się na to środki finansowe i tutaj największą taką przyczyną, dlaczego jeszcze nie są takie walki organizowane częściej, jest ekonomia i nic więcej.